Koniec lata to czas, gdy przyroda barwi się fioletem i purpurą. Zawdzięczamy to kwiatom, które wtedy kwitną. W sierpniu kwitnie lawenda, która pięknie pachnie, a z kolei we wrześniu mamy czas wrzosowisk. I wrzos i lawenda, poza tym, że są piękne, również są uznanymi surowcami leczniczymi. Wrzosy są to rośliny, które do prawidłowego wzrostu potrzebują niskiego pH gleby, czyli kwaśny odczyn gleby powoduje, że rośliny znacznie lepiej rosną. Natomiast i wrzosy, i lawendę warto jest po przekwitnięciu przyciąć, aby zachowały one zwarty i gęsty pokrój. Lawenda, którą tutaj widzimy, to surowiec olejkowy, więc pachnie. Działa ona przede wszystkim w chorobach przewodu pokarmowego, gdyż poprawia trawienie, działa rozkurczowo. Nadaje się świetnie do leczenia chorób przewodu pokarmowego wynikłych ze stresu, dlatego że działa ona relaksująco, uspokajająco i usposabia do snu. Bardzo dobrym sposobem jest stosowanie lawendy w kominkach aromatoterapeutycznych razem na przykład z olejkiem melisowym. Olejek lawendowy pięknie pachnie, no wszyscy to wiemy, dlatego jest wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym, ale na przykład owadom on się nie podoba, ten zapach. Dlatego dobrze nadaje się do odstraszania tych owadów. No, czy już może być lepszego niż zapalenie kominka aromatoterapeutycznego w sypialni z olejkiem lawendowym? I co? Mamy lepszy sen, łatwiej zasypiamy, głębiej śpimy, a komary nas nie dotykają. Aromatoterapia to nie tylko wdychanie olejków eterycznych bezpośrednio z kominka, to także dołączenie ich z olejami, na przykład olejem z pestek winogron i wcieranie takiego produktu w nasze ciało. Gdy będziemy coś takiego wcierać w nasze ciało, na pewno będziemy się czuli lepiej, gdyż zrelaksujemy się po takim działaniu, ale także będziemy mogli się pozbyć różnych chorób, dlatego że olejek lawendowy działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie i łagodzi swędzenie skóry. Gdy w przyrodzie minie czas kwitnienia lawendy, pojawiają się wrzosy. Wrzosy, podobnie jak lawenda, poza tym, że pięknie wyglądają, mają również własności terapeutyczne. Stosowane są głównie w przypadku chorób nerek i dróg moczowych, dlatego że działają moczopędnie, rozkurczowo oraz przeciwbakteryjnie. Mówiąc o wrzosie, należy wspomnieć również o tym, że jest to roślina miododajna. Po prostu lubią tą roślinę pszczoły. Miód wrzosowy, który spotykany jest czasami w naszych sklepach, niestety jest dość drogi. Zalecany jest szczególnie osobom chorym na choroby nerek. Ale jest jedna ważna sprawa, którą trzeba pamiętać. Mianowicie miód wrzosowy wyjątkowo silnie chłonie wodę i może ulec fermentacji, dlatego lepiej trzymać go w lodówce. Olejek lawendowy wykorzystywany jest również do wykonywania masażu. Dobrze go wtedy połączyć z olejkiem kamforowym, miętowym, rozmarynowym, eukaliptusowym, ale też goździkowym. Jeżeli do tego dodamy jeszcze ekstrakty z arniki, kwiatów arniki, jeżeli do tego dodamy również olej z pestek winogron i olej dziurawcowy, uzyskamy substancję, którą można użyć do masażu, ale masaż to procedura medyczna i dobrze byłoby, aby wykonywał to fachowiec. Sami też możemy wykonywać masaż, ale trzeba to robić ostrożnie. A jak prawidłowo wykonywać masaż, powie nam fachowiec, czyli pani magister fizjoterapii. Olejek nakładamy zawsze na ręce swoje, następnie rozcieramy na ciele pacjenta. W masażu klasycznym stosujemy 6 podstawowych technik. Technika głaskania,
technika rozcierania, technika ugniatania łączona często z uciskami, technika oklepywania wibracji roztrząsania. Każdy zabieg masażu klasycznego kończymy zawsze również głaskaniem. Nie powinniśmy przerywać zabiegu masażu. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, należy go powtórzyć od początku. Ważne jest, żeby pacjent po zabiegu zawsze odpoczął 15-20 minut, ponieważ masaż ingeruje w procesy całego organizmu. Wiemy zatem, jak wykonuje się masaż, ale jeżeli mamy jakiekolwiek problemy czy wątpliwości co do jego zasadności, należy udać się do specjalisty. Lawenda nadaje się znakomicie do tworzenia kompozycji zapachowych, które stosowane są w aromatoterapii. I można ją na przykład łączyć z geranium, z olejkiem drzewa herbacianego, z olejkiem z rumianu rzymskiego. Takie połączenie będzie świetnym surowcem do leczenia chorób skóry, trądziku, egzemy. Jeżeli połączymy ten olejek lawendowy z melisowym olejkiem i z olejkiem cytrynowym, możemy uzyskać produkt, który będzie świetnie nadawał się do leczenia stresu, ułatwiał zasypianie. Jest mnóstwo możliwości łączenia olejku lawendowego i są na ten temat stosowne pozycje książkowe. No i jeszcze kwiat wrzosu. Kwiat wrzosu nie jest szczególnie silnie działającym surowcem roślinnym. Są silniejsze, ale tradycyjnie stosowany jest w chorobach nerek dróg moczowych, łącznie na przykład z zielem nawłoci, z liściem brzozy, liściem pokrzywy, czy też zielem skrzypu. Jeżeli mamy to szczęście i dysponujemy ogródkiem przy naszym domu, warto nadać mu aspekt praktyczny. Na przykład posadzić lawendę i wrzos. Przecież cóż jest piękniejszego niż ten widok, który tu Państwo widzicie? A to ma aspekt praktyczny. W czasie, kiedy będzie potrzeba, będzie można narwać tej lawendy, wsadzić do woreczków i trzymać u bezgłowiu. Wtedy nasz sen będzie spokojny i głęboki. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.